Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Tajemniczy Białystok. Wracamy po nieco dłuższej przerwie, dlatego też bez zbędnego przeciągania zaczynamy. Czym się dziś zajmiemy? Początkowym okresem I wojny światowej w Białymstoku, czyli w skrócie lata 1914-1915, zanim Białystok został zajęty przez armię niemiecką. Zapraszam. Pierwsza wojna światowa nazwana została Wielką Wojną. Nigdy wcześniej ludzkość nie doświadczyła aż tak wielkich zniszczeń, aż tyle śmierci i cierpienia, jak w ciągu lat 1914-1918. To miała być wojna, która położy kres wszystkim wojnom. To, co nas interesuje na samym wstępie, to fakt, że w tej wojnie naprzeciwko siebie stanęły dwa bloki polityczno-wojskowe. Pierwszy z nich to Trójporozumienie, w skład którego weszły przede wszystkim Wielka Brytania, Francja, Rosja, od 1915 roku Włochy, a od 1917 również USA. Drugim blokiem były państwa centralne, gdzie głównymi graczami były Niemcy i Austro-Węgry, a poza tym mieliśmy tam jeszcze przede wszystkim Turcję i Bułgarię. Mamy obgadane strony konfliktu. Teraz czas mówić trochę o Polsce, która w 1914 roku nie istniała. Ziemie polskie w 1914 roku były nadal podzielone między trzech zaborców. Rosję, Austro-Węgry i Niemcy, czyli znalazły się w państwach, które stanęły po dwóch stronach barykady. Warto więc tu wspomnieć o tym, że powoływani do wojsk tych państw Polacy musieli walczyć przeciwko sobie. Jest to oczywiście bardzo ciekawy, jednocześnie tragiczny temat, jednak nie jest dziś naszym głównym tematem, więc nie chcąc wprowadzać zbyt wielu dygresji, które mogą zamazać obraz naszego dzisiejszego spotkania, powrócę do Białegostoku. Od 1807 roku Białystok wraz z całym obwodem białostockim, wcielonym w 1842 roku do guberni grodzieńskiej, był miastem rosyjskim. Jednak w przeciwieństwie do nie tak odległej Łomży, Augustowa czy Tykocina, nie był częścią Królestwa Polskiego, ale został włączony bezpośrednio do państwa carów. W Imperium Rosyjskim Białostoczyzna była miejscem dosyć istotnym, szczególnie ze względu na mieszczący się tutaj przemysł włókienniczy. Oczywiście nie ma co wyolbrzymiać znaczenia Białegostoku, co niekiedy ma miejsce, ale można powiedzieć, że rzeczywiście Białystok był miejscem ważnym dla cara. Co więcej, miejscem leżącym bardzo blisko granicy z Niemcami. Oznaczało to, że Białystok w momencie wybuchu I wojny światowej znalazł się na zapleczu niemiecko-rosyjskiego frontu w Prusach Wschodnich. Zanim jednak sama wojna, warto zauważyć, że Białystok był miastem wojskowym, to znaczy stacjonowały tutaj jednostki wojsk rosyjskich. To właśnie w Białymstoku, czy też pod Białymstokiem, bo na Pietraszach, odbyły się wielkie manewry wojskowe, w których udział brał, jako obserwator oczywiście, car Mikołaj II wraz ze swoją żoną. To również na Pietraszach znajdowało się lądowisko carskich sterowców, o których już niegdyś opowiadaliśmy. Przypomnijmy więc sobie kilka informacji na temat militarnego oblicza miasta. Carskie wojska stacjonujące w Białymstoku biorą udział w manewrach wojskowych. Podobno ogląda je sam car Mikołaj II. No i pewnie domyślacie się, gdzie te manewry miały miejsce. Dokładnie tutaj, gdyż w XIX wieku powstał tu poligon wojskowy. Zresztą do dziś, przechadzając się po tym lesie, można zauważyć jakieś rowy, liczne okopy czy nienaturalne wybrzuszenia terenu. To są to właśnie pozostałości po tym poligonie. Ale to nie sam poligon jest najważniejszy. Po kilkunastu minutach drogi przez las, przy założeniu, że do lasu wchodzimy od strony ulicy Wysockiego, napotkamy pewne pozostałości po czymś innym, lecz czymś związanym z wojskami carskimi. Zapraszam za mną. Ktoś może sobie pomyśleć, hola hola, gościu, a co to takiego? Jakieś pozostałości po starych liniach energetycznych, no albo po tym poligonie. No nie do końca, bo owszem, są to pozostałości, ale uwaga, po lądowisku carskich sterowców. Rosjanie walcząc z Niemcami bombardowali różne cele. Te najbliższe naszego miasta to m.in. dworzec w Ełku, czy drogi prowadzące do twierdzy Osowiec.
Do wykonywania tych misji używali sterowców, które stacjonowały właśnie tu, w Białymstoku. Podsumowując, w przededniu wybuchu I wojny światowej Białystok leżał w Imperium Rosyjskim. Był dla państwa carów dosyć istotnym miejscem ze względu na przemysł włókienniczy oraz na stacjonowanie w tym mieście wojsk rosyjskich, w tym, nazwijmy to, sił powietrznych. Leżał bardzo blisko granicy niemieckiej, dlatego wydarzenie z lipca i następnie sierpnia 1914 roku oraz początku roku 1915 spowodowały, że Białystok znalazł się na zapleczu frontu niemiecko-rosyjskiego w Prusach Wschodnich. Mówiąc o kampanii w 1914 roku prowadzonej przez Rosjan w Prusach Wschodnich, należy wspomnieć oczywiście o bitwie pod Tannenbergiem z końca sierpnia oraz o bitwie nad Jeziorami Mazurskimi z września, które doprowadziły do wyparcia sił rosyjskich z Prus Wschodnich. Jednak walki na tych terenach pomiędzy Niemcami i Rosjanami trwały nadal w pierwszych miesiącach 1915 roku, przynosząc straty obu stronom i przechylając ostatecznie szale zwycięstwa na tym terenie na korzyść Niemiec. Klęski wojsk rosyjskich w Prusach Wschodnich nie były jedynymi. Rok 1915 to moment, w którym Niemcy wygrywali również na innych terenach frontu wschodniego, zajmując kolejne terytoria, w tym tereny Królestwa Polskiego, zbliżając się tym samym i do Białostocczyzny. Nacierający w 1915 roku Niemcy nie pozostawiali Rosjanom żadnych złudzeń. Prędzej czy później Rosjanie będą musieli stąd uciekać. A skoro nie da się powstrzymać przeciwnika siłą militarną, to trzeba go powstrzymać sposobem. A takim dobrze znanym Rosjanom i wypróbowanym sposobem był ten wykorzystany przeciwko Napoleonowi 100 lat wcześniej, czyli taktyka spalonej ziemi. Rosjanie postanowili pozostawić po sobie ziemię zniszczoną, spaloną i ograbioną, by XVII-wieczna zasada, że wojna wyżywi się sama, tym razem się nie sprawdziła. Wywozili wyposażenie fabryk, całe fabryki, ewakuowali urzędników i oczywiście żołnierzy. Ale kluczem do sukcesu było również zachęcenie do tej ewakuacji zwykłej ludności cywilnej zamieszkującej te tereny. Rozpowszechniano informacje, że niemiecka armia będzie mordowała, grabiła i gwałciła. Do zachęcania do ewakuacji wykorzystywano w dużym stopniu duchownych prawosławnych, którzy zachęcali wiernych do ucieczki na wschód. Jeśli jednak kogoś nie dało się zachęcić do dobrowolnej ucieczki, Rosjanie go po prostu zmuszali. Znane są bowiem przypadki palenia całych wsi tylko po to, by pozbawieni domów ludzie nie mieli wyboru i ruszyli w głąb Rosji. Uchodźstwo to, znane z języka rosyjskiego jako bieżeństwo, dotknęło łącznie 2,5 miliona osób, z czego 800 tysięcy z nich pochodziło z guberni grodzieńskiej, w której wówczas leżał również Białystok. Większość bieżeńców stanowiła ludność prawosławna, ale nie tylko. Zdecydowana większość to chłopi, więc sam Białystok nie został w sposób bezpośredni dotknięty tym eksodusem, ale tereny wokół miasta już jak najbardziej. Wielu bieżeńców nie powróciło już do domów. Szacuje się, że nawet 1/3 spośród 2,5 miliona uchodźców zmarła w trakcie podróży na wschód, pobytu tam lub powrotu do domu. Ci, którym udało się wrócić do Polski, przybyli tu dopiero po zakończeniu I wojny światowej oraz przede wszystkim wojny polsko-bolszewickiej. Tak jak mówiłem, rok 1915 to marsz Niemców na wschód. Zbliżanie się frontu oznaczało również znalezienie się tutejszych terenów w zasięgu niemieckiego lotnictwa. Wiosną 1915 roku na Białystok zaczęły spadać pierwsze niemieckie bomby. W wyniku tych bombardowań częściowym zniszczeniom uległ m.in. białostocki dworzec. Ziemie Królestwa Polskiego były szybko zajmowane m.in. w wyniku zwycięskiej bitwy pod Gorlicami. W pierwszych dniach sierpnia Niemcy zajęli Warszawę i Łomżę. Wkroczenie do Białegostoku było więc kwestią czasu. Tak jak wspomniałem, wycofujący się Rosjanie wywozili wszystko, co tylko się dało. A jeśli czegoś nie dało się wywieźć, to po prostu to wysadzano. Jeżeli chodzi o Białystok, to taki los spotkał wodociągi, elektrownię, którą za mną widzicie, wiadukt nad dzisiejszą ulicą Dąbrowskiego, a wspomniany już wcześniej dworzec, częściowo zniszczony w wyniku niemieckich bombardowań, został przez Rosjan po prostu spalony. Następnym etapem dla miasta było już wkroczenie wojsk niemieckich. A kiedy to miało miejsce? Od tego zaczniemy kolejny odcinek.